Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, a z nami jest Joszel, Kairę. Hello! Dzisiaj, moi drodzy, GTA Online na prywatnym, zamkniętym serwerze. Robimy dzisiaj fajną akcję, mianowicie mamy samoloty, mianowicie takiego pięknego, dużego bydlaka zielonego. Zielonego śmierdziela, tak? Tak. Nazywa się Bydlakus Maximus Decimus. Będziemy go pakować na maksa różnymi pojazdami. Z przedstawicielem Imperium Rzymskiego. No nie? Tak. Jak się na bieżąco, pamiętajcie, subik, no i oczywiście dajcie łapkę wsparcia. Łapkę w górę. Dobra, czekajcie, ja wezmę jakiś samolot, zaczniemy? Podjadę tam. Ja myślę, że... Ja myślę, że od ciężarówki. Tylko weź ciężarówki? Tak, weź ciężarówkę. Dobra, ja... Tam jest taki punkt, zobaczcie, tu jest taki punkt. Mhm. I można zmieniać, to się zmienia, o. Pyk. I zmienia się auto. A się chcemy, w którym jesteś? Ja zapakuję ten samolot. Nie, samolot, bo to wybuchnie. Na razie proponuję, żeby auta tam porzucać, no dobra, tylko no. Wiecie co, najpierw podjadę. Zamienię sobie ten samolot w coś, raz zobaczymy w co. To sobie podjadę. Wieża? Zapomniałem, że używam innej klawiatury znowu. No. Dobra, i teraz tak, czekajcie. Halo, halo, proszę, proszę o zgodę, o otworzenie. A mogę autobus już wcisnąć? Pewnie. No czekaj. Pewnie. Próbuj otworzyć najpierw, patrzę, które to są drzwi. Paweł tego nie otworzy. O, otworzyło się, dobra. Dobra, otwarte. To ja autobus tam idę włożyć. Dobra, to dobra, ja idę po ciężarówkę, a jeszcze podepnę do ciężarówki ten przyczep. O. Możemy wyjechać drugą stroną? No właśnie tak, można wyjechać drugą stroną, więc tam nie wciska się za bardzo. Nie wiem, czemu nie mogę wziąć auta. Po prostu. Ale, nie, tutaj, wyjechać, ale tutaj wiesz? Nowości. A, dobra, no to dobrze. Nie można to wyjechać, dobrze. Bo ci drabinka później blokuje. Dobra, Ren, dawaj tutaj tak też, bezpiecznie. Ja się pakuję jak Optimus Prime do środka. Tylko tam wiesz, tam do prawej bardziej. Nie aż tak, musisz trochę cofnąć. Chyba za grube. Chyba na czepa nie wchodzi. Co ty mówisz, na czepa nie wejdzie? No patrz. Ej, na czepa jest z tyłu otwarta. No naczepa może by coś jeszcze zrobić. No, dobra, ręce, dobra, to weź, ale wyjedź. Nie ma sensu, bo ale... i tak ta naczepa nie wyjedzie wtedy. Nie, to weź po prostu ciężarówkę, wiesz? Stałam ciężarówkę, przytrzymaj H. Zapomniałem jak się odczepię, no. Dobra. Jednak dobra. Optimus Prime bez tego, bez swojej arsenału. Dobra, ty idziesz szukać coś innego, co możemy tu wcisnąć. Dobra, wiesz, generalnie ja nie. Ciężarówka też nie wejdzie. Bo blokuje. Góra blokuje. Tak, zablokowało mnie teraz. A mi autobus bardzo ładnie wszedł. A mi zablokowała rama od góry. To weźmy tutaj, powbijajmy te auta na razie. Dobra, jestem Reginą. Regina. Ja wezmę sobie to. Zabieram to. Czy ktoś mi uderzy? Mogę. Czy mogę tak obok? O, tutaj. Zabieram to. Dobra. Czy liczy się dodatkowe punkty za, że tak powiem, asortyment przywieziony wraz z pojazdem? Wiadomo, za ten autobus masz już 100 punktów. A jaki to jest asortyment? Mam takie drewno. A w ogóle to są jakieś limuzyny, nie? Chciałem powiedzieć. Nie wiem, czemu tych limuzyn nie bierzecie. Dobra, może być, może być. No patrz, tutaj limuzynka taka ładna stoi. A ta ciężarówka, to ona tutaj wróciła sama, czy ktoś ją tam zostawił ładnie? Ja gdzieś tam zostawiłem, wziąłem inna, no i zamieniłem. One same wracają. Nie, ja zamieniłem chyba po prostu. Aha. Ale bo one się pewnie respinowa się, no, po tym. Nie było, że one będą znikać. Znikają! Auta nam znikają. Co ty mówisz? Możliwe. Tak. Najgorzej. To czekaj, to trzeba zrobić tak. Czyli każdy po jednym. Każdy po jednym musi. Każdy po jednym może chyba. No to dobra, to dajcie te limuzyny. Drugą limuzynę. A mój autobus dalej jest? Twój autobus, czekaj, wsiądę do autobusu. A wsiadłem do samolotu. Jest autobus w sumie. bo się nie zrespi. Ja dałam dwa. Autobus i ten. Może można w różnych kategoriach po prostu. No może, nie wiem. A samolot? Zostaw ten samolot, bo nas rozwalisz, chłopie. Będzie kuku. Ale fajnie, no. Fajnie było. No, co to tak? A nie było, no. To czekaj, autobus jest, limuzyna jest, to Ren, weź limuzynę tam wbij jeszcze jedną. Tam taka z tyłu, taka czarna limuzyna jest. A chyba jakaś krótka jest, no. No. Ja jeszcze wezmę to. I zaraz będzie pełne. A jakbym wziął buggy rampa, tak, a na buggy rampa coś tam? Bo ja nie wiem czemu ten, ale mi jakoś zniknęło. Zależy ile tam teraz pojazdów jest. W takim razie, czekaj, gdzie dobra, my tu mamy? Sandbox, jadę. Vehicle. Jadę. Ej, moja Regina nie znikła.
Right. I chciałam okay, no to nie, bo to może być to. A nie, to jest limuzyna. To mówisz? Co się stało? Mówię, że chciałam tego samolotu, co Bren przywiózł. A, okej. Okay. No sorki, no. Ej. Dobra, no to zostawmy tak już jej ten. Bo tak jak jest, znikają. Nie wiem, jeszcze, czemu, coś, znikają. Jeszcze coś wejdzie. Wejdzie jeszcze sporo. Jeszcze? No. No tylko trzeba mieć rozeznanie, co wejdzie. Ja myślę, nie, że... Po jednej sztuce tam wstawajcie. Ja myślę, że buggy rampa wprowadzę do środka. Niestety, jak zrobiłem, to mi zniknęło tamten. Zobaczę, czy teraz mi zniknie ta limuzynka, którą dostarczyłem. Na razie tu jest. Może tak, że po prostu ja patrzę tutaj i to nie znika. No to właśnie, patrz tam. Ła, co ty robisz? Ty? Co byś tam zrobili? To ty mnie trolujesz. Próbowałem wjechać i ten. I wejście się zamykało. To chyba znika po prostu jak się nie patrzy. No to musisz patrzeć. Teraz patrz, obserwuj. Czemu to się czemu tak patrzy? O ty! Ej, co robicie? Co to było? Co się zrobili? Co to było? Nie wiem, co to było, ale... Ktoś uderzył w coś? Próbowałem buggy rampem wjechać tylko. Nie, buggy rampa podbija wszystko, co jest przed nią. Ale ja wjeżdżałem powoli. Powolutku wjeżdżałem. Ale jest otwarte u mnie. Mówię, że jest otwarte u mnie. Nie wiem. Zamknięte jest, otwieraj, bo wysadzę to. Czekaj. Otwieraj, bo to wysadzę, no. Czekaj, dawaj, tutaj zaraz to odpróbuję otworzyć. Wjechałem buggy rampem, powolutku i nagle zaczęło wszystko świrować. Teraz zobaczymy, jak tam autobus widziałam, że wyleciał chyba drugą stroną. Poczekaj, bo się otworzyło. No poczekaj! A teraz, o! No bo ja muszę to zamknąć, żeby to otworzyć. Dobra. To jest zamknięte, jadę. Jest u mnie. To jest zamknięte! Było otwarte. Zamknięte jest u mnie! No mówię, o, jest tam moja limuzyna jeszcze. Ale teraz na buzie. Czekaj. No i zamknąłeś mi teraz. No bo było otwarte, Joszelka. Siemo. Ręk wybiegł. No nie da rady, chyba. Nie wiem, co tutaj czuję. Weź to ty tam. Dobra. Ty możesz usiąść z boku, jak chcesz. Joszelka ma zamknięte, no. No, to też. Dobra, gotowa? Dobra, czekaj, to proszę. Przejście do Narni. Więcej tam, ile tam jeszcze wejdzie? Nie wiem, ale jest? Po prostu pakuję, no. Dobra, no to ten, chodź, spróbuję polecieć. A gdzie chcesz się wchodzić do latania? No nie, no, to ja już wsiadłem, tutaj więcej osób nie wejdzie. Aha, chyba. Co mamy zrobić? Mamy tu zostać w środku? No, dobra. W środku, no. Dobra, w środku to ja chcę gdzieś to widzieć. Dobra, czekaj, ja w ogóle... do kosza. Ja tu w ogóle muszę otworzyć. Gdzie do kosza? No, tu jest kosz. Aha, to no. To jest, tu jest też wibu. Tam. Ja wolę dobra, tutaj gdzieś. Zamknąłem z tyłu, zamknąłem, nie? Dobra. Nie wiem, u mnie to i tak jest głupie. Dobra, uwaga. Nie bądźcie za bardzo z przodu, żeby was nie wyrzuciło. Też nie strzelajcie, żebyśmy nie wybuchli. Jestem mnie! Ała, ała! Zostaw mnie! Chyba poleciałeś tam sobie. Dobrze się tam czujecie? Wow! A! Teraz ich nie przewróciło. Ja zostałem. Dobra, spróbuj wystartować. Ja, dobra, muszę podbiec do góry, bo... Zostałem! Chyba lecimy w górę! Co? U mnie stoicie w miejscu już! Co jest? To stoi... Co wy mówić? Ja no, wypadłem ja jeszcze nad wodą, zaraz próbuję zawrócić i ten, ja wylądować. Biegam po ładowni. Stary, u mnie to wygląda jakby było w miejscu latanie i tylko skręcasz. No naprawdę, nie mogę klipa zrobić, bo coś się zbugowało. Trochę mnie... I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ale... Bo ja tego nie widzę, nie? Trochę mnie przygniotło, ja ale muszę to zobaczyć. Nieistotne. Dobra, spokojnie, nic się nie dzieje. Ja tutaj zawracam, zaraz będę lądować. O. Na szczęście obrażeń dostaję, ale... O, jest, ogólnie wyleciałam z samolotu. Co ty mówisz, teraz Rzeszelka? Teraz będę pływać. Przytrzymaj F. Teleportuj się z powrotem. No dobra, gdzie jest Siren? Ja wziąłem ten różowy. Dobra, czekaj, wyląduję. Tam się zaraz styknie. Nie, chłopie, czekaj, tu ląduję! O nie, ja to, gdzie ty lądujesz, człowieku, jak ty... Tutaj! Co ty?! Pas nie był chłopie. Ja nie mogę! Zobacz sobie moje nagranie, bo ja już nie mam siły się śmiać. Podchodziłeś do lądowania tam, za murkiem, spadałeś do wody, a tutaj lądowały auta ułożone w rządku, no naprawdę!
Dobra, to nie ma sensu. Dobra, czekaj, bo ja tu muszę się teraz nakierować. Nie, ale przejechałeś mnie, no. No jak ci przejechałem? Ja nie widzę nic. Nie wierzę. Podchodziłeś do lądowania tam, obok hangaru, po twojej prawej stronie na dole do wody. Dobra, słuchajcie, ktoś będzie musiał teraz pilotować za chwilę. Ktoś pilotować? Żebym ja mógł wsiąść do środka i zobaczyć, co tam za młyn się dzieje. Mówisz? Na pewno chcesz? Najlepiej, żeby ktoś został jeszcze z tyłu, tutaj na lotnisko i obserwował to, co się dzieje z samolotem, bo to jest szalone. Już? Dobra. Ja mogę lecieć jak coś. Tylko sobie klawiaturę zmienię. Ja wylądowałem, ja tutaj jestem. Chodźcie tutaj do mnie. Proszę do mnie dojechać i ten. Dobra, wezmę boogie rampa. I lecimy. Nie, boogie rampem nie! A muszę jakoś dojechać, no. No dobra, dobra, okej, okay, dobra. Dojedźcie boogie rampem, ale proszę dobra, mi tutaj ręczny. Nie wierzyć, bo to... Nie bo jedzie. To będzie krzywda straszna. Dziób otwarty w ogóle mam, to jest jakiś kosmos. Ale później chcę przetestować tego bagietu. Nie jedzie, ej! Nie jedzie! Co? Nie jedzie! Zepsuł tego bagietu. Dobra. Ale co, ja sama chyba masz zepsuł tego. I co jest z tym autobusem? Czemu się trzęsie? Dobra, wejdę sobie do środka. Wystarczy podejść do samolotu, kliknąć F i automatycznie wejdzie się do środka. To ja dojadę tym samolotem może. Nie musimy już ładować chyba samolotu, co nie? Nie, no zostawmy. No to ja tym różowym polec. O. Ale dlaczego? No bo nie mogę dojechać normalnie, a jest daleko. Nie będę pilotować. Ja nie umiem. No to Ren, ktokolwiek. No ja już startuję tym różowym tutaj, patrz. No Jelzelka, nie masz wyjścia, no. Ale ja nie umiem, mówiłam, że moja klawiatura się nie nadaje. Ja mam dwie teraz, patrz. Ja startuję tym, obserwuj sobie, co się dzieje. Ale z lotniska. No patrzę z lotniska, co się dzieje. Widzisz coś, żeby coś się działo normalnie u mnie to, u ciebie to wygląda? Dobra, siedzisz tam? Masz napięte tak, pasy? Tak, jestem. Ogólnie jak zacznie się rozpędzać, to leć, jeźdź do przodu cały czas, na maksa do przodu, a następnie przytrzymaj do góry, pompa w górę. Okej. Okay. W sensie, tak jak na numpadzie było. Na numpadzie była. Mam skrzyżowane ręce, po to, żeby w jednej klawiaturze sięgnąć numpada. Do góry nie mogę? No dawaj, pompa. Nie mogę do góry. No to w drugą stronę, nie wiem co robisz. Ósemka, piątka, nie wiem. Jeśli zobacz... Do góry, musisz podbić to do góry. A, no tak, bo ja oczywiście to nie jest ten tryb. Bo nie mam podpiętych klawiszy. Gdzie wy lecicie? Gdzie wy jesteście w ogóle? A, no tak. Nie ma was tutaj. Nie widzę was. Nie ma przecież numpada na klawiaturze. Ja tu klawiszy nie mam. Ja mam tą samą klawiaturę co Joszelka. Ale ja mam tu klawisze przypięte. Ja wiem, ale mam drugą klawiaturę i mam tutaj numpada i mam takie ręce skrzyżowane w X, co nie? I latam dobra, sobie. No to musimy to odwrócić i musimy poczekać na Renę, aż tutaj, tak. Albo Joszelka przepisze klawisze. Dobra, to ja tu ląduję, proszę, zapraszam do mnie. Ale my chcemy zobaczyć, gdzie ty. Nie, ja chcę zobaczyć z tymi. Jak to? Na ładunkiem. No to już tylko muszę zaparkuję sobie i się przesiądę. Ja nie wiem, czy teraz wyjadę stąd. Dobra, poczekaj, spróbuję cofnąć. Nie trzeba będzie zestartować po prostu serwera. O nie, wywaliło mnie z mojego Megazorda. Dobra, wracam. Będzie w porządku. Czekaj. Stopasz tam, widzę, cała w dół. Ładnie, Paweł. No, cała w tył. No Dobra, cofam, wycofuję swój Megazord, tak. Dobra, tutaj wszystko widać. W porządku, cofaj tam. Ale naprawdę polecam wam wbić, żebyście zobaczyli na to u mnie, co się nagrało. Jak Paweł lądował, jak w ogóle wy lecieliście, a ja sobie tutaj z lotniska patrzyłem na to, bo mnie wywaliło przez podwozie od dołu. Mhm. No ja teraz chyba tu tak łatwo nie wykręcę już. Kręcisz, czekaj, Titana trzeba ukraść. Dobra. Weźmy Titana, ukradnijmy. Bo mam naładowany samolot w ogóle, okay. Mi ciężko w ogóle cokolwiek robić, bo mam zaciążenie. Śmigłami ci się tutaj odpędzę. Patrz jak się cofa. O, patrz. Widzisz jak szybko? Przestawcie tego różowego. Jeszcze? Dawaj Joszelka, przestaw go ty. Przestaw go, przedstaw go. Cześć, jestem różowym samolotem. Bo ja nie mogę cofać, ja mam za bardzo różowy samolot. Aż się sypiesz, stary, aż się sypiesz. Mogę cofnąć? Możesz nawet do przodu, tak jak chcesz. Kombinuję teraz. Już bardziej dobra, nie mogę. Dobra, cofam. Nie, on chce mnie przejechać. Się czuję jakby coś mi się śniło i uciekam jak w śnie. Już wystarczy?
Tak, tak, ja teraz próbuję tutaj, wiesz, jakoś to zrobić, żeby to łatwo było ten, wiesz? Dobrze. O nie. Ren będzie pilotował. Tak. Bardzo dobrze to wygląda, jak WASD mam na lewej ręce, a na prawej ręce z lewej strony klawiatury, po lewej stronie drugą klawiaturę i mam na nią, na numpadzie prawą rękę, to jest... Dobra, czy wszyscy jesteście gotowi? Ale ja nawet... Chciałbym się ładnie wycofać. Ja wychodzę w takim razie z kokpitu, Ren, wsiąść do samolotu. Ej, bo zemdlało mi się. Nie, jestem. Jesteś? Dobra, okej. Jesteście gotowi, pilot? Proszę zapiąć pasy. Startuj. No, znaczy ja tu nawet nie mam co zapinać. Zapisz to sobie. Na tym, no. Boeing 747 bez i pół, bo... Dobra. Zgadza się. Po prostu lecz? Mamy śmiejące się samoloty. Uruchamiam tryb ssania. Ogólnie ten ogólnie ciężko startuje, więc naprawdę musisz wcześniej, on będzie tu jeszcze... Zwiększam ciąg. Także dźwigaj. Podnoszę. Go już. Dźwigam go, ale lewa, prawa strona trochę nie domaga. Ale nie tak ostro, chłopie, nie tak ostro! Jak nie ostro? Ale was... Co wy robicie? Czemu się tam wiercicie tak? No bo tak wyszło! Dobra, nie, zmieniam kamerę. Jestem teraz z pierwszej osoby. Ej, nie, spadamy! Ktoś wybucha! Nie! Nie mogę podnieść! Co wyście... Nie mogłem go podnieść! Zaczęło coś wybuchać! No, środek zaczął wybuchać. Mayday! Ja cię normalnie... Mamy na pokładzie prezydenta Pawełka! Prezesa, a nie prezydenta. Też może być. Tylko... Andrzej. No. Ja zostaję. Kapitan zostaje na końcu, na samego końca na samolocie. Może jeszcze wypłynę, nie wiadomo. Dobra, ja się wróciłem. Ogólnie samolot też widzę, tu się wrócił. Nie, ja jestem jeszcze w nim tutaj. Ale tu jest nowy samolot. Jest nowy. Dobra, nowy. To jeszcze raz? Dobrze. Dobra, chodźcie, zapakujemy go jeszcze raz szybciutko. Co się stało? Tylko nagle jakbym całą moc stracił. Ja chcę podbić go. Jakbym całą moc stracił. No. Spróbujcie sobie buggy rampem tam wjechać. To jest heca. Nie da się. O, dobra. I ta limuzyna, która jest tu zamknięta. Sandbox. Bo Paweł sobie nie ujeździł. Nie to. Nie ma, nie ma. Automatycznie się zamknęła, nie? Tego nie wiem. Ponieważ używasz dziwnych trików. Dobra, słuchajcie, wrota z tyłu otwarte. Dobra. To teraz ktoś inny nie kasuje sobie bilet. Ładowanie, a ja będę ładował razem z kimś jeszcze. Dobra, to ja załaduję autobus i mogę poczaić. Dobra. Pilnować będę. Pilnowaczem. Dobra, pilnuj. To jest chyba zamknięta. Żeby nie znikło. Nie, no pewnie, że tak zamknięta. Ja chcę zobaczyć jednak, czy to się zmieści. Jeszcze raz. No nie wejdzie. Ale sprawdza. Ale ja chcę jeszcze raz. Ale to było testowane i sprawdzone. Ja tak, ona, Jeszelka musi po swojemu. No. Ja muszę jeszcze raz. Dobra, czekajcie, ja tutaj wybiorę w takim razie cyk. Co to wybuchło? Moje serce. A, okej. No też tak myślę. Dobra. Ej, a te druże... Co sobie tam w oddali można zabrać? Ale to możesz, Joszelka, wjechać w takim razie tylko tyłem i na końcu. No właśnie. Ale w którymś momencie chyba zablokuje się kabina. No nie, potem zamkniemy drzwi. Ale dobra, na końcu to ta. Dobra, czekaj, tutaj cyknę. Potknąłem się. To wybuchło, halo. Mówiłem, że moje serce. Bo będzie po prostu desynchronizacja jakaś i będzie krzywda i w ogóle i tam no, ty nie wiesz co to desynchronizacja, jak nie widziałeś tego co ja widziałem. Ja idę, słuchajcie, tutaj do hangaru obok, bo są kolejne dwie limuzyny, więc one fajnie zajmą nam miejsce w środku. Ja pilnuję, nadal nikt się nie pojawił podejrzany. To weź tą limuzynkę tutaj machnij. Nie mam żadnej. No tutaj stoją, o. Nie mam żadnej, mówię przecież. W hangarze. Jak nie masz, masz. Nie mam. Dobra. Myślę, że masz, tylko coś tu... Nic nie kręcę. Nie kręcisz, a myślałem. Tutaj. Dobra. Też do prawej wrzucę. Wbijam do góry trochę. Jeśli jeszcze zobaczyć. To można wcisnąć. A wszystko! Czyściutko, czyściutko. Dobra, czekaj. Ale ładnie biegacie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No nie bierz tej kolejnej z Ja patrzę no się. No bo to ona zniknie. Ale ja się patrzę, ja się patrzę. No nie, Ren się patrzy. Ja się patrzę, Ren, no. Ale, nie. Ale ja się patrzę.
Naprawdę ja się patrzę, nie kłamię. Ren, patrz i powiedz, czy zniknie. Jeżeli zniknie, to po prostu zastąpimy ją i tyle. Dobra. Nie znikła. Dobra, wchodzę. Nic nie znikło jeszcze. Jeszcze nie znikło i słuchaj, no, no i niestety, nie znikło, no i bardzo dobrze. Jak się pojawiają i nie znikają, to jest bardzo dobrze po prostu. Już tak myślę. Jest dobrze, dobra, jest no to, giga chat. To limuzynki tutaj zapychamy. Pakuj. Limuzynami zapychamy. Chcesz jeszcze tam coś wsadzić? Wiadomo, co? No na pewno tą ciężarówkę na końcu, tutaj byśmy jeszcze wcisnęli. Nie rozumiem, o czym tam mowa. Tam już chyba nic nie ma. Ja już chyba wiem, co jeszcze chcę tam wsadzić. No, tam jest taki większy. Dobra, ja biorę tą ciężarówkę w takim razie. Dawaj, ładuj. Nie ma ich teraz, nie zrespiły się tutaj. Teraz jest chyba więcej już, niż było przedtem rzeczy. No. Niekoniecznie. Niekoniecznie, patrz, dobra. Teraz tutaj. Bo tutaj no. Ej, ścisnęło się? Nie. Nie, ale to wystarczy. Możliwe. Zostawimy prosto otwarte. Najwyżej nam wypadnie, nie? No i trudno. Ej, okej, okay, to co teraz leci? Spokój, Joszelka? Nie, czy nie. Teraz Joszelka leci? O. Nie, ja nie mogę lecieć. Nie, Joszelka nie może lecieć. Ale podrzuca mnie tutaj. Ja mogę lecieć, ale. Ktoś niech zostanie na lotnisku i popatrzy sobie na to, co się będzie działo. Ja chcę w środku. Ja też chcę w środku. No to któraś z was musi lecieć, no. Ja już patrzyłem na to, co się dzieje, no nie? Jak wypadłem. Ren, ale ty zepsułeś nam ten, bo wybuchło. Ale... I poleciałem i było mi smutno. Ren, proszę prowadzić w takim razie. Dobra, ja już lecę. Wyląduję. Jeżeli uda ci się wylądować, to później ja polecę. Dobra, Bo ja wylądowałem. Air Force One, Air Force One, tutaj wieża w Metropolis, rozpoczynam podejście do lotu. Uruchamiam silnik, dajemy wszystkie węzły w przód. Mamy ciąg. No, jeśli ktoś wypadnie, to I don't interested. To ma problem. A zamknąłeś, właśnie, dziękuję. Wow. Bardzo mnie klapa nie jest zamknięta. Ale no właśnie, jak się zamyka klapę? Nie, bo ciężarówka była. No także nie tak wyleciała. Tu nie tak mocno w górę, chłopie. Ja już nie mogę. Ja już go nie kontroluję, stary. On sam opada. Zrobił. On sam opada. To jest najlepsze. Bo jak może sam opadać? Dlaczego? Bo wszystkie auta zaczęły wypadać. Także pora. Ale nikt nie mówił, żeby klapę zamykać. No, ej, no i ja lecę. Weź ty. No ja. Czy ty w ogóle pilot? Co to wam powiem? Powiesz. Nie widzę. Yes. Jak nie widzisz? No ja cały czas staram się zakręcić. No właśnie widzę, że ja stoję na ścianie, chłopie. Ja stoję na ścianie po prostu. Nie możesz mnie rozśmieszać. Nie rozumiesz, że ja na dwie klawiatury lecę? To moje powodzenie na dwie klawiatury. Ej no. Stary, co ty do mnie gadasz? Nie mogę, nie mogę go wyprostować nawet. Wyślij mnie do przodu. Jest mi przykro. Dobra, tam no widzę lotnisko. Nie mogę go wyprostować. Dobra, wyprostowałem. Ja się wracam. O, podchodzimy do lądowania. Air Force One, podchodzę do lądowania. Ciebie jesteś. Coś ci wypadło w ogóle. Tak, silnik. Silnik ci wypadł. A ja po prostu. Znowu wylądowałem, ale tym razem w wodzie, łagodnie. Ja, dobra. Słuchajcie, myślę, ja na końcu odcinka wciskam się do różowego. Na koniec, jeszcze dalej. Jak ktoś się do mnie też wciska, czy nie? Nie, jestem daleko. Mi ogon wystaje z nad wody tylko. Dobra, hide and seeka się bawimy. Ewentualnie gdzie ty jesteś różowy? Co to jest? Co to jakieś? Czekaj. Dobra, respię się. Jestem. O, jestem autobusem. O. Teraz jest przód, widzicie, dziób naprawiłem. Proszę otworzyć hangar. Dobrze, proszę bardzo, kto chce tutaj ze mną latać? Zbieram pasażerów na lotnisko, pakujmy się. To będzie wasza podróż życia. Wesoła pielgrzymka, pakujmy się, jedziemy na cudowne źródełko. Chyba u ciebie, Jeszelka, która widzisz, że znowu wjeżdżam przez zamknięte drzwi. Teraz jeszcze muszę... Gdzie jest twój autobus? No w środku. Tu jest! Ja cię kręcę. Zamknięty tył jest, czy nie? Nie. U mnie zamknięty. U mnie nie. Teraz jest zamknięty? Nie. Teraz? Teraz? Nie i teraz? Nie. Nie, to jest nadal nie. Zepsułeś po prostu. Zamknij. No dobra, jedziemy. Ej, zamknięty. Nie, dobra, otwarty jest. Dobra, jedziemy.
Jup zamknąłeś, dobrze. Tak, zamknij. Czemu dziubka, przód zamknąły? Czemu jest przód zamknięty w tym samolocie? Nie wiem. No bo ja naprawiłem ten samolot po prostu. Dobra, to idę patrzeć od tyłu. I teraz patrzcie, patrzcie. Ej, się zamknęły się, a już się nie zamknęło się. Autobusie, nie! Autobusie, nie zamy... Nie, autobusie! Jeden autobus! Coś tam się zesrało teraz. Jeszcze taka, co się z tobą dzieje? Ja w ogóle nie czuję nic. Ja nic nie kopię. Nic mi się nie dzieje. Pionowo w górę! Patrz, mną nie rzuca nawet! Jak to u mnie cię rzuca? Co? Wypadłem! Dobra, lecę z tą. Na koniec odcinka jeszcze dalej, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa. Na razie. Jakiej katastrofy to mogą być?